Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was już na naszych przedostatnich roratach i od razu chciałem Wam bardzo podziękować za te piękne prace, które nadesłaliście wczoraj już wieczorem i dzisiaj. Jeżeli ktoś zapomniał i nie wysłał, to jeszcze macie parę godzin czasu, żebyśmy to mogli wszystko zmontować, a jutro zobaczycie tego efekt, nasz wspólny teledysk. Okej, okay, ale idźmy do naszego tematu, naszych rorad. Było już o Komunii Świętej, było już o tym, że uklęknęliśmy na chwileczkę przed lampką wieczną, przed Najświętszym Sakramentem, pomodliliśmy się, no to już można iść do domu, co nie? Nie trzeba słuchać ogłoszeń, które chyba nas dzieci nie za bardzo interesują, może dorosłych, i już można wyjść z kościoła i do domu. No bo już co, no znak krzyża można przecież samemu uczynić i iść do domu. Czy tak rzeczywiście jest? Czy jeszcze coś się dzieje może ważnego na mszy świętej i nawet po przyjęciu komunii i pomodleniu się można już iść do domu, czy warto zostać? Zobaczcie, co na ten temat dzisiaj nam powie dziadek wraz z Maćkiem. Tego dnia Maciek wrócił do domu bardzo zadowolony. Do wszystkich się uśmiechał, a do dziadka nawet się przytulił. Maćku, skąd taka radość dziś u ciebie? Co ciekawego cię spotkało? Dziadku, jestem bardzo szczęśliwy, bo może pamiętasz tych kolegów, z którymi byłem na skateparku? Oczywiście, fajne chłopaki, doskonale ich pamiętam. Dlaczego pytasz? Dziś po katechezie podeszli do księdza i zapytali, czy mogliby służyć do mszy świętej tak jak ja, ale jestem szczęśliwy. Gratuluję, Maćku, to znaczy, że wzorowo odrobiłeś swoje zadanie domowe. Ale ja nic nie robiłem. Ja tylko czasem mówię, że jestem bardzo szczęśliwy, gdy mogę służyć Panu Jezusowi i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. To niby nic wielkiego, ale jak widać, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Czy wiesz, że tak naprawdę takie zadanie otrzymujemy od Pana Jezusa w czasie każdej mszy świętej? Na każdej mszy świętej? Serio, dziadku? Ksiądz opiekun tylko raz nas o to poprosił. Maćku, ale Pan Jezus prosi cię o to zawsze. Pamiętasz, jak kończy się msza święta? Kończy się błogosławieństwem. I ksiądz jeszcze śpiewa, idźcie w pokoju Chrystusa. To znak, że możemy już wracać do domu. No właśnie, ksiądz mówi, idźcie w pokoju, a nie idźcie do pokoju. Każdy, kto wychodzi z kościoła, ma głosić Boży pokój, Bożą miłość, a nie wracać do pokoju, jakby nic się nie stało. Chyba rozumiem, o co w tym chodzi. Jeśli będę innym pokazywał, że jestem szczęśliwy przy Panu Jezusie, że jest mi z Nim dobrze, że nie wyobrażam sobie życia bez Niego, to może i inni ludzie za Nim zatęsknią. Dokładnie o to chodzi, Maćku. Ależ ja mam mądrego wnuka. Maciek poczuł się jak mały apostoł. I powiem wam, że podczas każdej mszy świętej, podczas błogosławieństwa, Pan Jezus i nas wzywa do tego, żebyśmy poszli w pokoju, ale też żebyśmy dawali innym świadectwo, żebyśmy głosili, że tego, cośmy doświadczyli na mszy świętej, to jest takie nasze zadanie domowe. No nie. Znowu zadanie domowe, to w szkole są zadania domowe i co w kościele zadanie domowe? Spokojnie. W kościele, jak dostajemy zadanie domowe od Pana Jezusa, nic nie trzeba pisać. Nie trzeba się uczyć na pamięć, ani czytać. Żadnych wzorów się nie trzeba uczyć, ani definicji. Trzeba tylko naszym życiem zaświadczyć o tym, czego doświadczyliśmy. Msza Święta to bardzo radosne doświadczenie. Bo Pan Jezus daje nam szansę, żebyśmy żyli w przyjaźni z Nim, żebyśmy zawsze potrafili wybierać dobro, a kiedyś z Nim żyli w niebie. Więc to jest bardzo radosne wydarzenie. Więc jak wychodzimy z mszy świętej, powinniśmy być uśmiechnięci i wnosić w nasze rodziny radość, dobroć, pokój, miłość. No bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś mówi, msza święta jest bardzo wspaniałym doświadczeniem. Pan radością mą, Pan radością. Taka postawa chyba nie jest
osoby, nie jest właściwa dla osoby, która doświadczyła czegoś wspaniałego. Więc nasze zadanie jest takie, że jak ktoś nas widzi po mszy świętej, chociaż przez godzinę, chociaż może przez jeden dzień, może powiedzieć: o, widać, że wraca z mszy świętej, bo jest chociaż troszeczkę lepszy. I właśnie, kochani, po to jest nam potrzebne błogosławieństwo, aby Pan Bóg dał nam dodatkowe wsparcie, żebyśmy mieli dużo siły wprowadzić te wszystkie dobre rzeczy w czyn. Pan Jezus chce nam dać, tak jak czasami widzicie, trener przed wyjściem piłkarza na mecz daje mu ostatnie wskazówki, albo ktoś daje jakąś taką dodatkową siłę przed rozpoczęciem jakiejś misji. Tak samo Pan Jezus tym błogosławieństwem chce nas jeszcze umocnić, abyśmy mogli to, co chcemy zrobić w domu, być dobrym, nieść miłość, pokój, radość, dobroć, aby Pan Jezus dał nam to dodatkową siłę, wsparcie do realizacji tego. Więc nie warto uciekać z mszy świętej wcześniej, warto doczekać do końca. Dzisiaj nakleimy drzwi kościoła. Drzwi, przez które nie tylko trzeba wyjść, ale to jest taki symbol łączący nasze codzienne życie z kościołem. To nie jest tak, że idziemy do kościoła i trzaskamy tymi drzwiami i zostawiamy ten kościół za sobą. No to, Panie Boże, to już było dla Ciebie, teraz idę robić dla siebie. Co tam będę robił, to Ci opowiem za tydzień. Pan Jezus chce być w każdym dniu, we wszystkim, co robimy, razem z nami. Więc te drzwi powinny bardziej nas łączyć z Panem Jezusem, a nie oddzielać. Do zobaczenia jutro na ostatnich roratach. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię.